Yes. Dobry wieczór. Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam tutaj do mnie artystkę Hildę Gackować, panie Kaciu. Marianę Galicką, która jest kuratorką tej wystawy. Witam serdecznie. Witam serdecznie panią marszałek Sylwię Jaskulską, która nas dzisiaj tutaj zaszczyciła obecnością. Później oddam głos, jak się powiedzieć o spotkaniu. Bardzo się cieszę, że mimo tego, że to jest pogoda zdecydowanie nad jezioro, a nie do spędzenia wieczoru w zamkniętym pomieszczeniu, zdecydowaliście się Państwo być tutaj dzisiaj z nami. Ja przyznam się szczerze, że ogromnie się cieszę z tego, że wreszcie możemy tę wystawę u nas gościć. Mieliśmy ją w planach już w 2020 roku, więc pracujemy tak naprawdę wspólnie nad tą ekspozycją dość długo. Oczywiście przez dwa lata covidowe nie mogliśmy tych prac do Polski przywieźć. Przyjechały one bezpośrednio od artystki. I przyznam szczerze, że dla mnie ta wystawa ma też szczególne znaczenie, bo oprócz tego, że dotyka ona wielu tematów, które są uniwersalne, które są ważne dla nas, to dla mnie też jest to wystawa, do której ja podchodzę w bardzo też osobisty sposób z powodu wielu wątków, które się połączyły i które się działy także w trakcie organizowania tej wystawy, przed myśleniem o tej wystawie i które mam nadzieję gdzieś tam będzie na przyszłość kontynuować. Oddam głos, ponieważ nie będziemy dzisiaj, no postaram się nie przedłużać, bo jest naprawdę bardzo duszno. Oddam głos kuratorce Marianie Walińskiej, która opowie Państwu o idei tej wystawy. Ja chciałam jeszcze tylko zaznaczyć, że wystawa jest objęta patronatem honorowym prezydenta Olsztyna, za co dziękujemy i mamy nadzieję, że będziemy mogli tutaj dumnie, że tak powiem, reprezentować miasto tak wspaniałą twórczością artystki. Marianka, więc teraz Ciebie proszę, dobrze? Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Bardzo dziękuję za tak liczne przybycie. Tak piękny, wakacyjny dzień. Chciałam właśnie nawiązać też do tego, co powiedziała Małgosia, że wystawa była planowana już prawie ponad dwa lata temu. Z powodu pandemii w moim wyobrażeniu przeżyłam ten wernisaż już dwa razy, a dzisiaj tak naprawdę po raz trzeci. Więc to też są wątki, które łączą się u nas tutaj na wystawie. Może zacznę od początku. Artystkę Hildę Gackować spotkałam w 2005 roku w Nowym Jorku, kiedy miałam staż w Kentler Galery. Wzięłyśmy ten sam autobus na Williamsburgu i jechałyśmy razem godzinę i nasze ręce spotkały się na drzwiach tej samej galerii. Więc na pytanie, kiedy w takim centrum świata spotykam kogoś, mieszkając w Gdańsku, a ktoś mi mówi, że jest Berlina, więc właściwie uważam, że jesteśmy rodziną, sąsiadkami, znamy się od zawsze. I nasza relacja trwała przez bardzo długi czas. Wysyłaliśmy do siebie różne informacje, maile, ale też kartki pocztowe. Wymieniałyśmy się doświadczeniami, uwagami zawodowymi. I też rekomendowałam Hildę Gackować do różnych pobytów rezydencyjnych, do przedstawiania dyrektorów instytucji, głównie z Gdańska. I to zaowocowało wspaniałą współpracą z właśnie Galerii Intera Grasa. Hildę brała udział w zbiorowej wystawie To nie moja bajka w kuratorstwie Marty Wróblewskiej oraz trzy lata temu tutaj obecnej kuratorce z Muzeum Narodowego Joannie Szybuli, która była kuratorką wystawy indywidualnej Close Your Eyes. Ten dobór kuratorski, który jest tutaj prezentowany, jest, no właśnie wychodzę z takiego innego klucza. Klucza, który jest bardzo mocno sentymentalny, rodzinny i ma to ogromne znaczenie, do jakiego miejsca tutaj do Olsztyna wróciła artystka. Otóż jej wystawa Ogród Marty jest dedykowana jej ciotce, która mieszkała w Wójtowie, w okolicach Olsztyna. Groby jej bliskich znajdują się w Chlebarku. Hildę Gackować wraca tutaj z taką dla Państwa opowieścią o jej losach rodzinnych. Po 1945 roku ciotka Marta została tutaj na tych terenach.
jej ojciec wrócił, no, został przeniesiony, tak wyjechał do Niemiec. I historia dotyczy też pamięci wynegat ojca, który cały czas chciał wrócić tutaj, ponieważ on klasyfikował to miejsce jako jego ojczyzna. Więc ta opowieść jest no właśnie taką nostalgiczną podróżą artystki do Olsztyna, ale też ten wątek jest bardzo mocno zuniwersalizowany. Z mojej praktyki zawodowej opiekowałam się 8 lat fotografią kresową i spotykałam kresowiaków, którzy musieli opuścić Wilno i Mężczyznę poprzez właśnie zmiany tak, terytorialne granic. I myślę, że to jest tutaj pojawia się coś prywatnego, że to jest taka historia o losie jednostki, o życiu zwykłego człowieka, który jest poddany pewnym zdarzeniom politycznym, nie wiem, wojnom, które się toczą, które on absolutnie nie ma żadnego wpływu. Więc mamy zuniwersalizowaną sytuację teraz i mamy wojnę w Ukrainie i myślę sobie, że to jest no właśnie takie straszne, że jakby nie wyciągamy dalej po prostu wniosków, a my zwykli ludzie jesteśmy wpompani w takie sytuacje. Wystawa ta prezentuje zbiór obiektów rzeźbiarskich, ceramiki i akwareli i właśnie z pozornej takiej wizualnej tkanki może wydawać się, że dużo w tej wystawie jest takiego humoru, groteski, ale kiedy wchodzimy dalej, odkrywamy w tych, nie wiem, gestach, mimikach, w tych przedstawionych postaciach, że gra, którą prowadzi sami artystka, dotyczy jakby czegoś zupełnie innego. Że dotyka naszych emocji, dotyka naszych serc, ale tak naprawdę każdy z nas w relacji do tego obiektu sztuki może opowiedzieć, odszukać własną historię. Chciałabym powiedzieć, że Hildegard Słowacz konsekwentnie tworzy od wielu lat sztukę, która nie poddaje się żadnym modom. Można powiedzieć, że jest artystką, która działa jakby w szczelinach poza mainstreamem. I ta sytuacja i ten powrót tutaj do Polski, po raz kolejny z jej indywidualną wystawą, ale właśnie do Olsztyna, jest wielkim świętem dla niej, ale też pewną propozycją, którą w kluczu kuratorskim kieruję do Państwa, żeby Was zapytać, tak, poprzez tą sztukę, o Wasze emocje, o Wasze historie rodzinne, ale też o kreowane wyobrażenia, o pewnym świecie wyobrażonym, zapamiętanym. I tak też dlatego wspomniałam o tych dwóch moich przeżyciach wernisaży, które już się odbyły. Oczywiście to jest fikcja, natomiast tutaj te wszystkie wątki ładnie łączy tę wystawę, dlatego nie chciałabym już mówić za dużo. Można zawsze tutaj też porozmawiać z artystką i służę ewentualnie też pomocą w tłumaczeniu, ale też mam tutaj pana Adama Sierczaka, naszego tłumacza z języka niemieckiego na polski, więc witamy serdecznie. W takim razie przekazuję telefon Hildegard, ale zanim to zrobię, chciałabym podziękować Małgosi Bojarskiej-Waszczuk z całego serca za zaufanie i za zawierzenie w moją intuicję artystyczną i kuratorską. Małgosiu, bardzo dziękuję. Chciałabym podziękować również za nieocenioną pomoc Monicy Sadowskiej, która zajmowała się absolutnie wszystkim, więc macie tutaj naprawdę bardzo wielką profesjonalistkę. Dziękuję Monika. Ale też chciałabym podziękować niezwykłej załodze Krzysztof Makijorkowski, Jacek Ruczko, Tadeusz Gwiazda, no i niezawodny nasz pan, który przemieszcza nas w różne miejsca, Mariusz Droszcz. Dziękuję bardzo. To Mara's garden, which is in a way also my own garden, and I invite you to be part of it tonight for the opening of this exhibition. Dzień dobry, witam Państwa na wystawie Ogrodu Marty i też mój ogród, do którego Was bardzo serdecznie zapraszam. So maybe you have heard already about the story, but I repeat a little short version. There is one painting which I dedicated to my aunt, Marta, who was living in Wojtowo, nearby Olsztyn, until the late 60s. To tak, na pewno dużo z Państwa już usłyszeliście o tym, więc powiem krótko, tę wystawę dedykuję mojej ciocie Marce, ale chciałabym tutaj wrócić do właśnie instalacji malarskiej, którą dedykowała mojej ciocie, ogród Marty. So when I was a child, we often got letters from her, and I was very excited about them because they had this Polish stamp
Poczta Polska ma mieć. Właśnie kiedy była Hildegard szła w Niemczech, ale właśnie też wspominałam, była ta korespondencja pomiędzy rodzinami. Właśnie Hildegard jako małe dziecko nie mogła się doczekać, kiedy przyjmą karty pocztowe z polskim znakiem Polska Poczta. No, but I did not catch the sadness which was in it at that time. Nie rozumiałam tylko tej smutnej historii, która wydarzyła się z rodzinami, a ciotka Marta też dochodzi tamte tłumaczenie, że mieszkała tutaj do 1968 roku. Yes, so, but, so it's a very special moment today to be here as an artist in Olsztyn. And it's like closing a circle with my family history and myself. To jest bardzo wyjątkowy moment być tutaj, że wszystko stało się jakby kołem i dla mnie też to jest bardzo istotne właśnie. So I would like to thank you to you, Margareta, who invited me to come here, and to you, Mariola, who are my friend, who brought me to so many places, me and my work. Tak, dziękuję. Chciałabym dziękować Małgorzacie Gojarskiej Waszczu za zaproszenie, ale też i jako przyjaciółce. Thank you to Monika, who was so helpful and well organized and attentive with everything. Tak, dziękuję Monice, która była bardzo pomocna i tutaj bardzo mi. And thank you to the heroes of the transport. Dziękuję też bohaterom naszego transportu. Who did it in one day, for and back. Tak, którzy pojechali po pracę w ciągu, zrobili trasę wracając jakby pomiędzy Olsztynem, Berlinem, Olsztynem w ciągu jednego dnia. Yes. Yeah, so thank you all of you for welcoming me here in Olsztyn so warmly. Dziękuję Państwu za przybycie, że jest tak gorąco. Dziękuję. Procesów, które kształtowały wielokulturowość w Warmii i Mazur.
bardzo się cieszę, że tutaj dzisiejszy uczestniczymy wszyscy w tej ważnej wystawie. Dziękuję za zaproszenie do tajemniczego ogrodu Marty. Życzę Pani, by prawdziwy ogród, tak samo ogród Pani prac, cieszył zmysły intensywnością bodźców. Wszystkiego dobrego. Zapraszam wszystkich Państwa do oglądania wystawy.